się nic nigdy nie domyślałeś, a ja zawsze sobie zadawałam pytanie, co by Wiktor na to powiedział? Ja czytałam jakieś książki, układałam je tak, Wiktor, żebyś widział, że ja się kształcę. Za czasu Wiktora to by się nie zdarzyło. Co by się nie zdarzyło? Nic by się nie zdarzyło! Potrafię zrealizować to, co wówczas był szkic. Tak. Dotychczas niewiele urzeczywistniałem, ale to były przyczyny wyższe, warunki. Może z tego napisz pierwsze zdanie. Nie wolno tak wracać! Masz rację, nie wolno. Dobrze, że pan jest. Nie będę taki osamotniony w tym świecie. Niby jedna, a pięć. A sobie jeszcze wszystko wyjaśnimy, Dziuciu. Ale co wyjaśnimy? A przestań. A gdzie jest Fela? Fela umarła 10 lat temu. Na Hiszpankę. Kobiety różnie wybierają. Jedna umarła, a zaraz urodziły się dwie. Chcąc uniknąć samotności, padłam w pospolitość. Będę zaglądała w twarze. I zobaczę, że szukają innej twarzy. A. No więc tak, ja też kochałam się na tobie. Dwa razy jeszcze przychodziłem do ciebie i wszystko odbywało się tak samo. Nie ma komedii niemożliwego snu. A może lepiej nie widzieć, wszystkiego lepiej nie widzieć. Nie płacz już! A co to są za czekolady przy kolacji, no? No i rozpoczęła się ta gra. Ale najzabawniejsze jest to, że to przetrwało tak długo, wiesz? Nauczyłam swoje ciało pewnej sztuczki. Nie mam twarzy. Powiedz, gdzie mężczyźni są? Już czas. Gdzie się pogubili? Niechaj wstępuje milcząca armia zmarłych. Ja idę naprzód. Właściwie jest. Wszystko, co czuł teraz, było jednak tęsknotą za miłością, która mu się przelała jak woda między palcami. Ale teraz nie, teraz gdzieś tam.